Serwusik. Przede mną i przed Wami taka oto właśnie wieża Panasonic, model SA-AK 200. Dobra, zaostrzyło, pokazało. I teraz zanim odpowiem Wam inaczej, zanim chcecie napisać, że co Ty pokazujesz za takie dziadostwo, zanim napiszecie komentarz, co Ty pokazujesz za takie dziadostwo, szmelc, plastik, fantastik i ogólnie nie nadaje się to do niczego i najlepiej to wyrzucić na śmietnik, to już Wam tłumaczę. Mianowicie pewna część osób, którzy nie mają jako tako miejsca w mieszkaniu, bo mieszkają w tak zwanych blokach i mają na przykład 30-40 m2, to jak najbardziej takie zastosowanie, taka wieża ma rację bytu. I powiem szczerze, nie brzmi to najgorzej, pomimo takiego czegoś ogólnie wyprodukowania kiedyś, bo lata produkcji to bodajże 2002 rok. I nie brzmi to strasznie źle, tragicznie. Naprawdę tego typu wieże z tamtego okresu, z przełomu milenium, dość poprawnie brzmią i nie ma się do czego przyczepić bardzo. Wiadomo, to nie jest jakieś audio high-end, nie wiadomo z jakim brzmieniem, ale naprawdę nie ma co się przyczepić do takiego słuchania radia czy tam kaset. Jak najbardziej ma rację bytu i można słuchać bez problemu, jeśli ktoś nie ma wymagań niesamowitych. Moc tej wieży to strasznie dużo, 80 W przy bodajże 6 ohmach, ale zniekształceniach potężnych, bo 10%. Realnie, bądźmy szczerzy, będzie to miało ze 40 W, bo sam pobór mocy to 120 W. Jest to ciekawostka, taka wieża. Tutaj coś mi nie chce ogólnie wysunąć się klapka od kaset, a funkcje ogólnie to ma przeróżne. Możecie sobie tutaj przystopować i zobaczyć co i jak. Nie będę omawiał, bo pewna część osób na pewno mnie też zlinczuje w komentarzu, a zresztą bardzo chętnie o tym przeczytam, co macie do powiedzenia na temat takich wież. Czy też twierdzicie, że do małych mieszkań jest jak najbardziej ok. Produkcja to Węgry, Madziary, jak sami możecie zauważyć, made in Hungary. Co my tu więcej mamy? No, minimalistyczna, bo jest minimalistyczna. Tył, między innymi też transformator nie jest taki zły, nie jest wcale mały. Jak już wspomniałem, pobór mocy to całe 120 W. Wiadomo, również posiada kolumny głośnikowe, bo od tego też trzeba by było zacząć. Kolumny głośnikowe osobno mają wyprowadzenie do głośnika wysoko i niskotonowego. Czyli taka ciekawostka, też pokażę jak to wygląda. Proszę bardzo, no trochę powiem szczerze uświniony, ale no cóż, tak to wygląda. Trzeba by to było umyć, żeby było jako takie i dobre. Nie jest to ogólnie złe. Naprawdę może się to podobać komuś, kto nie jest wymagającym audiofilem i nie wiadomo co uważa, a na przykład uważa, że kabel za 5000 od metra brzmi dobrze. No, osobiście stwierdzam, że tacy ludzie są chorzy na głowę, ale to moja osobista opinia. Nie musicie się z nią zgadzać. Naprawdę tutaj to nie ma z tym problemu. Jak ktoś twierdzi inaczej, to jego zdanie. Nie ma co nad tym się rozczulać. W tej wieży nawet działa odtwarzacz płyt kompaktowych dość dobrze, wysuwa się. Jest zmieniarka na 5 płyt. Format to CD audio, wiadomo, nie obsługuje MP3, to jeszcze nie te czasy. Jak wspomniałem, Akurat rok produkcji to 2002. I jeszcze wtedy, chociaż może na pewno były odtwarzacze płyt kompaktowych, które obsługiwały format MP3. Dzisiaj, wiadomo, dzisiaj to już jest co innego, gdyż streaming wszechobecny i tak dalej. Nie ma nic już trudnego w poszukiwaniu muzyki, aczkolwiek tutaj kolejny raz się Was zapytam, czy ktoś pamięta te czasy, gdzie trzeba było wyszukiwać różnych utworów, nie wiadomo co robić, cudować, cyrkować, żeby sobie posłuchać ulubionej muzyki. Nie tak jak teraz. Teraz, wiadomo, wszystko jest na tacy ładnie. Dobrze, mili Państwo, dziękuję ślicznie za uwagę. Wytrwałeś do tego momentu. Bardzo proszę o zostawienie komentarza oraz napisanie. Strzykawka. Powiedzmy sobie szczerze, strzykawka może być i zobaczymy, ilu z Was dotrze do tego momentu i napisze komentarz, bo jednak są niektórzy, co te moje wypociny i puczenie oglądają, co jest niezmiernie miło mi i dziękuję wszystkim serdecznie za to. Pamiętajcie, możecie subskrybować lub nie. Zapraszam do dołączenia wszystkich social mediów, jakie prowadzę, w tym fanpage czy grupa o tematyce audio na Facebook. I proszę, pamiętajcie o Patronite, bo jeszcze póki co to nikt z Was nie chce mnie wspierać. Dziękuję ślicznie za uwagę, trzymajcie się, na razie, i hej!